Panie starosto, chciałem pana zapytać, co dalej z umową koalicyjną, ponieważ tutaj no, niektórzy się niecierpliwią i część koalicyjna i również internauci na forach, jest bardzo dużo internetowych wypowiedzi na ten temat i wszyscy czekają na finał, na efekt podpisania tej umowy koalicyjnej. Szanowni Państwo, Panie redaktorze, rozumiem zniecierpliwienie, natomiast chcę powiedzieć tak, jeśli chodzi o sytuację w koalicji, to nie ma żadnych napięć. Wszystko odbywa się zgodnie jak gdyby z harmonogramem. Dyskusyjna może będzie forma, w jakiej to się będzie wszystko odbywać. Natomiast powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość dopełni wszelkich warunków związanych z koalicją i to jest kwestia najbliższych dni, paru tygodni. Także tutaj uspokajam jak gdyby tych życzliwych, a właściwie rozwiewam też nadzieję oponentom, że z naszej strony nie będzie jakiejś wyrwy w umowie koalicyjnej. I rozmawiałem zarówno z szefem PSL-u, starostą Soboniem, w kontakcie także jestem z szefem samorządnych. Myślę, że po ruchach, które będą wykonane i na forum zarządu, i na forum Rady Powiatu, będziemy Państwu mogli więcej powiedzieć. A teraz to jest jak gdyby rzecz techniczna i nie chciałbym jak gdyby ujawniać formy, w jakiej to się odbędzie i tak dalej. To może, panie starosto, odpowie pan szerzej na drugie moje już ostatnie pytanie w dzisiejszej naszej rozmowie. Otóż jedna z gazet regionalnych upubliczniła informację dotyczącą donosu anonimowego, jaki został złożony do prokuratury rejonowej w Końskich w sprawie no jakby podejrzenia, a tutaj dokonanie przestępstwa, ponieważ podobno samorządy nie mogą finansować budowy pomników. Chodzi tutaj o tę uroczystość związaną z odsłonięciem, budową z odsłonięciem pomnika błogosławionego księdza Sykulskiego. Tak, rzeczywiście. Gazeta Wyborcza we wczorajszym wydaniu opublikowała tekst Janusza Kędrackiego na temat rzekomych nieprawidłowości przy budowie pomnika patrona powiatu księdza Kazimierza Sykulskiego. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja jestem zdumiony i oburzony, bo jest to przede wszystkim paszkwilancki donos i anonim. Jeżeli ktoś kwestionował, a byli tacy, którzy kwestionowali ideę budowy tego pomnika, ja rozumiem, że niektórym jest nie na rękę ten obiekt, w którym mieści się starostwo powiatowe, wcześniej namaszczał towarzysz Mieczysław Moczar i może stąd pogrobowcy tęsknią jeszcze za pewnymi uwarunkowaniami. Natomiast ja powiem tak. Wtedy, kiedy byłem starostą i kiedy powstał komitet związany z uhonorowaniem, jak gdyby uczynieniem patronem powiatu księdza Sykulskiego, myśmy od początku przyjmowali formułę, że my nie stawiamy pomnik księdzu jako księdzu, tylko stawiamy pierwszemu posłowi, człowiekowi zasłużonemu, a przy okazji męczennikowi, można powiedzieć, oświęcimskiemu. I na etapie sformułowania komitetu z udziałem księży, ale i samorządowców, myśmy rzeczywiście analizowali i prawdą jest, że powiat nie może zgodnie z ustawą stawiać pomniku i dlatego przyjęliśmy inną formułę. Podpisałem umowę z Wszechnicą właściwie w imieniu zarządu powiatu i Wszechnica, która ma w statucie zarówno przeciwdziałanie bezrobociu, ale też promocję powiatu, wszelkiego typu inicjatywy kulturalne, funduje też nagrody starosty i tak dalej, szereg przedsięwzięć, Wszechnica stała się inwestorem. Przy okazji też rozwiewam te pogłoski jak gdyby o zawyżonych jak gdyby kosztach, zarzut, że odbyło się to bez przetargu. Przy tego typu przedsięwzięciach, o ile pamiętam, była komisja złożona samorządowców z księdza dziekana, który w imieniu jak gdyby
duchowieństwa, wpłynęło kilka ofert. Były to zapytania ofertowe. To nie jest jakiś monument, który wymagał zamówienia publicznego, bo nie powiat budował pomnik i nie z pieniędzy jak gdyby bezpośrednio powiatu. Dlatego rzeczywiście ja wiedziałem o tej sprawie ponad 3 tygodnie temu, kiedy policja zwróciła się zarówno do starostwa, jak i do wszechnicy o udostępnienie wszelkich dokumentów i materiałów. Natomiast no, ta osoba, którą chyba parzy do dzisiaj ta ręka, bo uważam, że jeżeli ktoś chce postawić mi zarzut, to niech go postawi publicznie, że uważa, że to jest niezgodne z prawem i tak dalej, to takie, bym powiedział, małe, przykre donosicielstwo, aczkolwiek podparte dokumentami i tutaj nie mam cienia wątpliwości, że ktoś te dokumenty skopiował, aczkolwiek nie było w nic tajnego, bo na przykład posiedzenia zarządu są nagrywane i udostępniane później na biuletynie informacji publicznej, ale powtarzam, zadano sobie dużo trudu, żeby udowodnić jak gdyby działanie na szkodę powiatu, złamanie prawa, ustawy o samorządzie powiatowym, wiele, wiele innych rzeczy. To samo dotyczyło pana starosty Sobonia, który podpisywał umowę jako prezes Wszechnicy. I ja powiem tak. Pomnik został oddany 12 czerwca 2008 roku i zaraz krótko po, to nie miało związku, ale była planowana kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która trwała parę miesięcy. Sprawdzano finanse powiatu, sprawdzano wszelkiego typu poczynania. Nie było żadnego takiego przesłania, aby wiązać tą sprawę z jakimś nadużyciem albo z finansowaniem przez powiat. Powtarzam, ktoś, kto chciał, ja podejrzewam, że odbieram to jako narzędzie w bieżącej walce politycznej. Bo jeżeli Gazeta Wyborcza cytuje, że anonimowy radny powiatowy, no przepraszam bardzo, jeżeli stawia się zarzut byłemu staroście, stawia się zarzut obecnemu staroście, to wydaje mi się, że jeżeli byłem radnym powiatowym, jeżeli się z czymś nie zgadzam, to ja podpisuję się z imienia i nazwiska do prokuratury, wnoszę zgodnie z obywatelskim obowiązkiem i zgodnie z obowiązującym prawem o ściganie z urzędu osób, które się dopuściły jakiegoś przestępstwa. Jeżeli ktoś nie podaje imienia i nazwiska, naprawdę uważam, że jest to grubymi nićmi szyte. Wiem, że policja zakończyła czynności. Prawdopodobnie sprawa w takiej formie pójdzie do umorzenia. Nie mam jeszcze oficjalnego przesłania, ale prawdopodobnie tak będzie. Dlatego, że myśmy dostarczyli prowadzącemu sprawę dokładne materiały, kserokopie, umowy, wszystkie dokumenty, które świadczą o tym, że cała inicjatywa odbywała się transparentnie. Rzeczywiście gmina może stawiać pomnik i gmina jak gdyby podjęła się tego zadania w sensie wskazania miejsca. Natomiast inwestorem nie był powiat, bo myśmy podpisali porozumienie z Wszechnicą. A ja odsyłam autora anonimu, niech poczyta statut Wszechnicy. To nie jest tylko wbrew temu, co ta osoba, ten anonimowy radny mówi, że to jest zwalczanie bezrobocia. To jest promowanie powiatu, jego rozwoju i tak dalej. Z tych pieniędzy idą pieniądze na Kuźnicę. Wszechnica otrzymuje oczywiście pieniądze częściowo ze składki, która pochodzi jak gdyby od powiatu, ale dużo wpłat jest przez różne podmioty gospodarcze i osoby prywatne. I powtarzam, nie ma przesłanek do tego, że myśmy złamali prawo, a powiem tak, no jeżeli miałbym odpowiadać za księdza Sykulskiego, to chętnie odpowiem, bo wydaje mi się, że ktoś chyba nie rozumie w ogóle ani wagi tej postaci.
Poza tym, kiedy myśmy budowali pomnik, prasa lekcjonowała, były konferencje prasowe. Naprawdę, jakby ktoś chciał sobie zadać trudu, to by doszedł jak gdyby do istoty rzeczy, jak to było budowane, za jakie pieniądze, w jaki sposób i czy zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli mamy rok 2012 i prawie w czerwcu to już by minie 4 lata, już minęło w zasadzie 4 lata, 5 lat prawie będzie, i ktoś sobie przypomina o tej sprawie i jednocześnie pisze taki tej samej treści anonim jak do prokuratury, z sugestią do redakcji, że trzeba nagłośnić sprawę, bo sprawa gdzieś jest utajniona. Nie była żadna utajniona. Myśmy wszystkie dokumenty przekazali i naprawdę uważam, że nie nastąpiło ani z mojej strony jako ówczesnego włodarza powiatu, ani ze strony Wszechnicy jakiekolwiek złamanie prawa. Myśmy po prostu chcieli postawić pomnik patronowi. Była, przypomnę, była już decyzja Benedykta XVI, który ustanowił patronem powiatu koneckiego księdza Sykulskiego. Uważaliśmy, że te czynności związane zarówno z pomnikiem i ze sztandarem. Jedyną rzecz, jaką powiat w ramach promocji wydał pieniądze, to mogę powiedzieć, ale to też jest w sprawozdaniach finansowych, to było zlecenie przy promocji patrona, zlecenie Telewizji Polskiej, podpisałem wtedy umowę z Telewizją Polską oddział Kielce, na realizację filmu Ksiądz Kazimierz. I cały nakład jak gdyby tego filmu, prawa autorskie są w gestii Telewizji Polskiej i autorów, ale myśmy dostali w zamian płyty z filmami i to wszystko trafiło do bibliotek, szkół na terenie zarówno podstawowych, gimnazjów, liceów, na terenie całego powiatu, a jednocześnie przy każdej okazji, kiedy starosta czy wicestarosta reprezentuje powiat i wręcza jakieś upominki osobom oficjalnym, zawsze dołączamy płytę z patronem. I to były faktycznie jedyne pieniądze, nie pamiętam, blisko 10 tysięcy za realizację tego filmu. Filmu, który ma aspekt dokumentu i jest filmem jednocześnie artystycznym. Powiem tak, ja spaceruję po Końskich, zaczepiają mnie starsze osoby i po prostu nie potrafią zrozumieć, że komuś przyszło do głowy. Ja rozumiem, gdyby był komitet honorowy, nie wiem, emitował cegiełki, gdybyśmy pieniądze pobierali, nie rozliczyli, bo nieraz tak jest, że powstaje jakieś ciało, zbiera pieniądze, a na to potrzebna jest zgoda marszałka czy wojewody na kwestę, na zbiórkę. Nic takiego nie było, zleciliśmy to w taki sposób i zostało to zrealizowane zgodnie z prawem. Podobnie tam był zarzut, że wydaliśmy pieniądze na zieleń, na to uporządkowanie pomnika. No tutaj to już w ogóle czegoś nie rozumiem, bo jest projekt zagospodarowania budynku starostwa i pomnik tylko przyspieszył o 2 miesiące to, co miało nastąpić. Jak pan wie, przed dawnym budynkiem rosły dzikie krzaki, forsycje i naprawdę zasianie trawy, nasadzenie kilku cyprysików czy też kwiatków przed urzędem, do którego codziennie przybywa setki mieszkańców, no to jest kwestia estetyki i każdy gospodarz dba o swoje obejście. I tyle mam do dodania. Panie starosto, dziękuję bardzo. Niebawem, jeśli postępowanie się toczy, będzie na pewno zakończone przez prokuraturę rejonową w Końskich i będziemy mieć znać decyzję co do tego, czy to rzeczywiście sprawa znajdzie swój finał w sądzie, czy zostanie umorzona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you.